Siema mordy! Mordo? Jest tu ktoś? Naprawdę nikt nie ogląda mojego kanału? Ha! Nie ma co tracić nadziei, tak mówiła moja babka, szukając złota w polu kukurydzy. Jak skupić na sobie uwagę mężczyzny? Był sobie ciekawy eksperyment przeprowadzony przez dr Monikę Moore z Uniwersytetu Webster's i pokazał on, że jeśli kobieta chce zwrócić na siebie uwagę mężczyzny, to spojrzy na niego przez kilka sekund, odwróci wzrok, a następnie go spuści. Pewnie kobiety wiecie doskonale, o czym mówię, jednak faceci teraz patrzą i myślą: kobiety tak w ogóle robią? Tak. Otóż większość mężczyzn nie umie odczytać pierwszego zaproszenia kobiety. Komu trzeba bić brawa? Mężczyznom? Że kobieta musi powtórzyć to aż 3 razy, aby cokolwiek się zdarzyło? Czy może kobietom klask, klask, że utrudniają sprawę i mogłyby tak naprawdę podejść i powiedzieć, o co im chodzi? Właśnie, dziewczyny, może warto podejść, pociągnąć za kurtkę i powiedzieć: hej, podobasz mi się. Gdy ktoś nawiązuje z tobą kontakt wzrokowy, możesz to potraktować dwojako. Albo komuś się cholernie podobasz i ktoś patrzy na ciebie jak ciele namalowane wrota, wtedy jego źrenice są szerokie, atmosfera jest przyjemna, no to bajka. Albo ktoś chce ci wbić nóż w plecy, jego źrenice są wąskie, oczy trochę szalone. Ty musisz to rozróżnić jednak. Pamiętaj o rozpoznaniu wielkości źrenic. One wiele ci powiedzą. Być może to wiesz, ale szerokie źrenice sprawiają, że człowiek jest bardziej atrakcyjny. Ale nie chcesz, to nie wiesz. Dlatego w restauracjach często panuje romantyczny nastrój, przysłonięte światło, źrenice się rozszerzają przez małą ilość światła, a ty, siedząc naprzeciwko pięknej kobiety, zbliżacie swoje ręce, pochylając się jednocześnie nad przyprawami. Przesuwacie je na bok, aby zniwelować jakiekolwiek przeszkody, uśmiechając się do siebie, bo teraz nic wam nie będzie przeszkadzać. No dobra, trochę się rozmarzyłem, trochę odpłynąłem, w każdym razie to jest dobry trik, abyś go uwiodła. Pokażesz swoje duże źrenice i cacy! Ważny również jest ubiór. Faceci zbytnio nie zwracają uwagi, co kobieta nosi, ale jak ubiera coś beznadziejnego albo coś wystrzałowego, to na pewno zwróci uwagę. Dogodzić facetowi, co nie? Ale nie ma co się zniechęcać. Jest jeszcze uśmiech, który ma większą siłę przebicia od ubioru. Pozytywny wyraz twarzy przyciągnie największy ciemnogród. On na pewno to zauważy. Uśmiechając się i patrząc w oczy, potęgujesz ten wynik. Pamiętaj, że twoja tapeta na twarzy, jakbyś miała takie 3 kuwetki z podkładem, cieniami i robiła w ten sposób, nie jest atrakcyjne dla faceta. Za dużo tapety? Nie. Myślę, że te kilka rad komuś pomoże i ja się żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Piona!